Cała społeczność publicznej szkoły podstawowej nr 6 w Radomiu włożyła dużo pracy, aby wprowadzić świąteczny nastrój. Oprawa jasełek, które z udziałem uczniów wystawiła szkoła, była szczególna. Świątecznemu spektaklowi z bogatą scenografią towarzyszyła nastrojowa oprawa muzyczno-wokalna. Ale nie chodzi jedynie o wprowadzenie bożonarodzeniowej atmosfery. Tu liczy się też szczytny cel. Po raz piąty już jest akcja pod hasłem Bombka dla. Co roku taka bombka organizowana jest przed okresem Świąt Bożego Narodzenia na terenie naszej szkoły. W tym roku jest ona poświęcona dla dzieci najbardziej potrzebujących, moich uczniów. Celem jest zebranie pieniędzy. Po jasełkach uczniowie z rodzicami, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście robili świąteczne ozdoby, zdobili bombki, przystrajali wieńce, dekorowali pierniki. Wszystko potem przez tydzień było wystawione na szkolnym kiermaszu. Każdy mógł coś kupić. W poprzednich chaciach był zbierany dla ucznia, który miał chorobę nowotworową, był zbierany dla dziewczynki również z chorobą nowotworową, był zbierany dla naszego ucznia, który był w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. No i co roku staramy się, przez te pół roku weryfikujemy, komu najbardziej tak pomóc. W tym roku dochód z kiermaszu zostanie przekazany dla kolejnego ucznia tej szkoły, który jest w potrzebie.